W naszej kulturze bardzo często mówimy do kogoś, o kim myślimy, że jest bardzo emocjonalny, że kieruje się sercem. Znowu dla takich trochę intelektualnych cyborgów mówimy, ty jesteś chodzącym intelektem. Otóż Biblia wyłączy serce z rozumem i dzisiaj słyszymy o tym, że pewne rzeczy można złożyć w swoim sercu. To myślenie o Bogu jedynym, złożyć w sercu. Myślę, że nasze serce to nie są tylko emocje. I nasz rozum to nie jest jedynie intelekt. Na styku tych dwóch rzeczywistości wykuwa się nasza relacja do Pana Boga. Fides quaerens intellectum. Wiara poszukuje zrozumienia.